Ja jestem Szynkiel i tym razem mam dla Was mroczną opowieść o domu pełnym nawiedzonych lalek. Na starość wielu ludzi szuka sobie nowego hobby. Większość z nich jest kompletnie nieszkodliwa, jednak pomysł, na jaki wpadł Barry Collingswood, okazał się niebezpieczny w swych konsekwencjach. 63-latek z USA postanowił zbierać nawiedzone lalki. Jego towarzyszka życia, cierpiąca na sklerozę już w momencie pojawienia się w domu pierwszej z nich, podzieliła się z mężem złymi przeczuciami. Chciała, by ten zrezygnował z tworzenia kolekcji. Barry, nie chcąc stresować żony, podjął decyzję o pozbyciu się lalki, którą wcześniej zakupił w lokalnym sklepie ze starociami. Jednak gdy jeszcze zapakowana miała wylądować w koszu na śmieci, wydarzyło się coś dziwnego. Barry określił to jako tajemniczy podmuch, po którym nagle znalazł się na ziemi, tuż obok stłuczonego szkła niewiadomego pochodzenia, które omal nie przecięło mu tętnicy. To wydarzenie zniechęciłoby większość ludzi do i tak dosyć zwariowanego pomysłu, ale nie Barry'ego. Sypialnię, jaką dzielił z żoną Sarah, szybko zapełnił 30 kolejnymi zabawkami o mrocznej historii. Wśród nich znalazła się także niedoszła lalka morderczyni. Wraz z Barrym i Sarah mieszka ich 18-letni syn Josh, który zwrócił ojcu uwagę, że ta historia dziwnie przypomina legendę o Annabelle, lalce, która przyczyniła się do co najmniej jednej śmierci. Sytuacja została nagłośniona przez media i Josh przyznał w jednym z wywiadów, że mieszkanie w takim domu za dnia nie robi wielkiej różnicy. Problemy zaczynają się nocą, gdy nastrój w domu robi się dosyć mroczny i niepokojący, a z pustej sypialni jego rodziców co jakiś czas dochodzą go dziwne hałasy. Przyznał też, że gdy zostaje w domu sam, ma wrażenie, że niektóre z lalek go obserwują. Podobno od momentu, gdy pojawiły się w domu, bywa, że urządzenia elektryczne same się włączają. Ma to miejsce regularnie po 3 w nocy. Świadkiem najdziwniejszego takiego przypadku była Sarah, która zarzeka się, że na jej oczach odłączona od prądu suszarka bębnowa nagle zaczęła działać. Po tym zdarzeniu regularnie zarzuca na lalki koc, zanim położy się spać, twierdząc, że to jedyny sposób, by mogła zasnąć. A czy ty po czymś takim również zdecydowałbyś się na sprowadzenie do domu kolejnych nawiedzonych lalek? I to by było na tyle. Spodziewajcie się w najbliższym czasie kolejnych mrocznych historii. Jeżeli chcecie więcej krótkich filmików o tajemniczych zdarzeniach i nawiedzonych przedmiotach, dajcie kciuka w górę i zostawcie po sobie komentarz, w którym możecie również proponować kolejne tematy. Subskrypcja i dzwonek są mile widziane. Dzięki temu będziesz wiedział o moich kolejnych materiałach na poważnej stronie, miejscu, gdzie zwykłe rzeczy nie dzieją się zbyt często. Wpadnij też na fanpage na Facebooku, gdzie pojawiają się ekskluzywne treści przeznaczone dla moich fanów. Do następnego razu, a jakby w międzyczasie doszło do apokalipsy zombie, powodzenia!